Michał Wróblewski, twórca Gentleman Club w Toruniu. Panie Michale, ja tutaj zaczęło, skąd pomysł? Jak to wszystko idzie? Witam, Michał Wróblewski. Tak, rzeczywiście to jest duży Gentleman Club Toruń. Również prowadzę bloga modowego mwróblewski.pl i ogólnie zajmuję się modą, brandingiem. Również jestem mówcą, przemawiam na te tematy. I tak, pomysł wziął się z Warszawy. W lipcu odwiedziłem Warszawę pod krawatem. Też panowie są tutaj dzisiaj z nami na imprezie Barber Days. Już za chwileczkę będziemy także prowadzić panel modowy, gdzie będziemy mówić na temat mody męskiej. No i w Warszawie, rozmawiając z Albertem Borowieckim z Gentleman.pl, stwierdziliśmy, że warto tą inicjatywę promować dalej, że warto, żeby takie miejsce też było w Toruniu. Pomyślałem sobie, to jest moje miasto rodzinne, więc mówię, no koniecznie trzeba coś takiego skopiować i postawić także w Toruniu. Jednak zmodyfikowałem troszeczkę to, bo chodzi nie tyle o samą modę męską, ale również o to, że o cały taki tą całą otoczkę, taki męski lifestyle. Nie tylko jeśli chodzi właśnie o modę, ale także, tak jak mam dzisiaj, jesteśmy na Barber Days, czyli strzyżenie włosów, stylizacja, a także zainteresowanie się alkoholami, czy to whisky, czy również palenie cygar, strzelnica, ćwiczenia fizyczne, takie cały męski lifestyle. Gdzie też prowadzę bloga na temat, gdzie inspiruję właśnie na swoim blogu swoimi stylizacjami, a także lifestylem, gdzie piszę o tym. W Toruniu chodzi o to, żeby zbudować tutaj, nie tylko w samym Toruniu, ponieważ myślę, że z Gentleman Club również już koledzy z Sopotu mnie zapraszali, żeby w Trójmieście coś takiego tworzyć, więc inicjatywa jak najbardziej tutaj cały czas się rozwija i chodzi o to, żeby zbudować taką społeczność mężczyzn z klasą, którzy interesują się modą męską, chcą rozmawiać na te tematy, chcą wspólnie się spotykać, pić sobie whisky, chodzić na strzelnice, spędzać razem czas, gdzieś się inspirować, ale również wspierać się biznesowo. Też dużo zajmuje się biznesem i również chcę, żeby to było. To jest również część takiego też męskiego lifestyle, że mężczyzna jest obrotny, potrafi być zaradny w życiu, zajmować się także biznesem, że wzajemnie po prostu się wspierać także w takich grupach. Już robiliśmy pierwsze spotkanie około 2 tygodnie temu. Pojawiło się 10 panów z naprawdę różnych branż. Też chodzi o to, że to nie trzeba być naprawdę, nie trzeba być wiekowo odpowiednio też, bo był student na przykład w wieku 24 lat, czy był także przedsiębiorca w wieku 50 lat. Więc nie chodzi też o to, żeby też, chodzi o to, żeby jednoczyć, tak, że są środowiska ze sobą, czyli na przykład studentów z przedsiębiorcami. Wiadomo, taki student może na przykład znaleźć zatrudnienie, jeżeli się interesuje takim życiem. Ja mieliśmy takiego przedstawiciela marek, mieliśmy przedstawiciela marek modowych, biznesmenów, pana od nieruchomości, od samochodu, więc naprawdę bankowców, więc wachlarz jest naprawdę dużo. Od studentów, tak, kończąc na bankowcach, czy ludzi związanych bezpośrednio z modą. Jest naprawdę dużo. Czy pan uważa, że jest pan w stanie ściągnąć eleganckich panów, gentlemanów z Bydgoszczy? Czy pan tylko się jakby ograniczy do Torunia? Nie ograniczał się do Torunia i już pan jeden z Bydgoszczy jest u nas także, był na spotkaniu pierwszym. Pan teraz obecnie się przenosi z Bydgoszczy do Torunia właśnie, ale już zaprasza swoich kolegów, ja również w Bydgoszczy chcę tam podziałać i mam już też znajomego, z którym będziemy rozmawiać, żeby w Bydgoszczy też jakby spotykać się również. Ale myślę o wzajemnych spotkaniach między Toruniem a Bydgoszczą, żeby po prostu zwiększyć też grono panów i wzajemnie gdzieś tam wspólnie się spotykać, tą społeczność tworzyć i budować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Najlepszy lifestyle w Twoim mieście.